Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w kolejnym materiale na kanale. I dziś będziemy sobie omawiać superkrążownik brytyjski, czyli tier 11, to jest Edgar. I powiemy sobie, jak tym okrętem grać, żeby grało się fajniej, czy warto go kupić. Na to drugie pytanie w zasadzie można odpowiedzieć od razu na samym początku materiału. Moim zdaniem to jest najlepszy superokręt, jaki do tej pory został wypuszczony. Nawet moim zdaniem, no ja bardzo lubię Minotaura i mam na nim zagrane najwięcej bitew ze wszystkich okrętów, także to jest taki starszy brat Minotaura, więc ten okręt absolutnie warto posiadać. I czym on się charakteryzuje i czym się od Minotaura różni, teraz będziemy sobie mówić. Więc porównując parametry gołych okrętów, podkreślam, bez ulepszeń, bez perków, bez niczego, zasięg ostrzału na Edgarze wynosi 16,5 km, na Minotaurze jest to 15,7 km. Z tym, że za większym zasięgiem artylerii idzie również większa ilość tych dział głównej baterii. Tu mamy 6x2 152, a tam mamy 5x2 na Minotaurze. Więc poza zasięgiem i ilością artylerii to są te same działa, ta sama zdolność penetracji, to samo przeładowanie, ta sama Sigma, wszystko jest identyczne. No i mamy do tego jeszcze alternatywny tryb ognia, także to jest rzecz, która przy łowieniu do deków sprawdza się wyśmienicie. Kolejna dosyć istotna różnica między Edgarem a Minotaurem to jest, szanowni Państwo, uzbrojenie torpedowe. To są również te same torpedy, które mamy na Minotaurze, z tym, że mamy ich tutaj też 8, ale mają zasięg większy o 2 km. Przy czym wykrywalność Edgara, zrobionego już na max, to jest 9,5 km. Minotaur ma 9, więc jeżeli gramy z radarem, to mamy te 500 metrów zapasu na Minotaurze w stosunku do Edgara, bo tam kilometr będziemy wykrywać okręt, to tylko 500 metrów. Jeżeli chodzi o punkty wytrzymałości, to 6600 punktów więcej ma Edgar. Kamuflaż, już mówiłem. Prędkość minimalnie większa na korzyść Edgara, o pół węzła dosłownie. Promień skrętu mniejszy o 20 metrów, no ale czas przestawienia steru dłuższy o prawie sekundę, więc coś jest plus, coś jest minus, ale ogólnie wychodzi mi na tym całkiem przyzwoicie. I teraz, szanowni Państwo, czy taki okręt sobie warto kupić, to już Wam powiedziałem. To jest absolutny must have, jeżeli lubicie brytyjskie krążowniki. To jest więcej, szybciej, lepiej i mocniej od Minotaura, także nie widzę powodu, dla których tego okrętu można by sobie nie kupić. Trzeba mieć na uwadze to, że jest to super okręt i na pewno będzie dużo mocniej fokusowany przez przeciwnika, o czym ja się już niejednokrotnie przekonałem. Bo to jest chyba najfajniejsza pod względem bazowego expa bitwa, jaką udało mi się zagrać w mojej historii grania w WoWsa, bo tu jest, zdradzę Wam lekki spoiler, 3900 punktów bazowego expa zrobione, także zobaczycie sobie, jak to zostało zrobione, ale to w toku oglądania tej bitwy. Widzicie, że pancerz to samo co na Minotaurze, trochę z herbaty, trochę z papieru, także musimy uważać, bo ten okręt potrafi zejść od pierwszej salwy, jaka przyleci w naszym kierunku. Ale ten okręt ma również taką samą naprawkę jak Minotaur, także przywracając sobie ilości jakieś tam HP, dosyć duże jesteśmy w stanie przedłużyć nasz żywot w bitwie. Także moim zdaniem naprawdę warto sobie ten okręt sprawić. Ale trzeba właśnie wziąć pod uwagę to, że Minotaur lubi być fokusowany, bo jest mięciutki i lubi zejść na salwę. Tu mamy to samo, ale ta chęć zniszczenia tego okrętu jest tym większa, że jest to właśnie super okręt. 65, o ile pamiętam dobrze, milionów kredytów, to jest, wydaje mi się, uczciwa cena za ten okręt. Nie wiem, czy w tym nagraniu wspomniałem, że to jest moim zdaniem najlepszy super okręt, jaki wyszedł, ale chyba tak, bo nagrywam to już drugi raz, bo wcześniej zacząłem nawijać wszystko do nie tej bitwy, zorientowałem się w połowie. Także nagrywam to jeszcze raz. Przejdźmy sobie może teraz za chwilę. A nie, teraz będzie fajna akcja. To pokażę Wam za chwileczkę kapitana i ulepszenia. Więc tak, szukamy sobie miejsca, gdzie będziemy mieli spota zapewnionego przez naszą drużynę, gdzie będziemy mieli do czego strzelać. Mamy tryb ognia alternatywnego, który naprawdę mieli niszczyciele w dosłownie ułamki sekund. Zobaczcie, tutaj sobie wypływa fleczerek, troszeczkę już obity. Dwie salwy niestety nie wystarczyły, bo on sobie tam trochę poodbijał, trochę przeżył. Trochę przebiło na wylot. I zobaczcie, że Fletcher tutaj chce mnie dobić troszeczkę z pepanców, ale na szczęście szybciutko spacyfikowałem i Edgara, i Fletchera. Mamy dublecik. A nie, przepraszam, Edgara, tylko Ragnara. I on sobie tutaj dostał jeszcze wcześniej ode mnie dwie torpedy, także praktycznie całkowicie został zjedzony przeze mnie. Tu będzie sobie krążył Halland, będzie sobie pływała jeszcze Wenecja, także troszeczkę sobie jeszcze postrzelamy. Może damage w tej bitwie nie jest jakiś porywający. Ale bazowy exp na poziomie 3900 punktów to jest moim zdaniem naprawdę fajny wynik.
chyba jeszcze aż tyle nigdy nie zrobiłem, także myślę, że warto wam tą bitwę pokazać. Więc tak, szukamy miejsc, gdzie będziemy mieli zapewnionego spota, gdzie możemy sobie spokojnie postawić dym. Jak widzicie, gram z dymem, nie gram z radarem, bo uważam, że kaskaderkę to można pouprawiać, ale na rankedach. Przy czym tryb ognia alternatywnego połączony z radarem i niszczycielem wykrytym na 9 km czy na 9,5 to jest pewna śmierć dla tego niszczyciela, także uważam, że absolutnie można sobie w ten sposób grać. Na pewno będzie to wiele frajdy, z tym, że znając życie, jak założycie sobie na Edgara radar i wypłyniecie na randomy, to będzie jeden, góra, dwa niszczyciele, reszta to będą okręty, które mogą was właśnie na salwę ściągnąć. Stąd też to, że gram z dymem. Z samolotami radzi sobie całkiem przyzwoicie, oczywiście zależy od tego, kto za sterami tych samolotów siedzi, bo jak ktoś lata po prostej linii, tak samo jak ktoś pływa po prostej linii, to dostaje torpedy, tak tutaj dostaje obrażenia z dosyć sprawnie działającej broni przeciwlotniczej, tych samolotów troszeczkę tutaj też w bitwie spadło. Także no ja jestem absolutnie tym okrętem zachwycony, on jest wręcz OP jak dla mnie. Gdyby nie to, że pancerz sprawuje się tak jak się sprawuje, to byłoby troszeczkę już chyba naprawdę przesadzona ta jednostka. Zobaczcie, teraz pójdzie tryb alternatywny. Nie wiem, czy tutaj nie za wiele zrobiłem niestety, bo Wenecja już troszeczkę zaczęła się kontować, ale jeszcze trochę dostała, tam jedna torpeda wyszła. Tutaj na szczęście przestrzelił kolega, no i muszę poczekać te 30 sekund na kolejny wystrzał. Ale Wenecja w dosyć dobrej kondycji się tu pojawiła, a teraz jest już dokańczana powolutku przez mnie i tutaj będącego w pobliżu Halanda, także wystarczy poczekać. O dziwo nie strzela te panców, a mógłby mi zrobić krzywdę. Ja wyczekałem, aż przełączy się tryb artylerii głównej z powrotem. Jedna salwa wystarczy? Nie. Jeszcze jedna. Dobrze, naprawkę miał włączoną, bo by mi ukradł Haland tą Wenecję, ale udało się tutaj załatwić sprawę. Mamy trzeciego fraga. Mamy tutaj jeszcze Montanę dosyć mocno poobijaną, trochę tam próbuje przestrzeliwać, ale niestety parabola nie jest tak wysoka, żeby bić nad wysokimi wyspami, ale musimy nauczyć się właśnie, że brać trzeba poprawkę nieco większą niż na Minotaurze, no bo wiadomo, że mamy tutaj większy zasięg, także większy zasięg równa się dłuższy czas lotu pocisku, przez co musimy poprawki brać na ostrzał większy, ale jak już przeciwnika w ten nasz piękny ostrzał złapiemy, to na pewno będziemy bardzo zadowoleni, bo ten damage będzie się nam robił dosyć szybko, dosyć łatwo i dosyć przyjemnie, także jeżeli zastanawiacie się, czy ten okręt kupić, z czystym sumieniem mogę wam polecić, naprawdę wart jest posiadania. Zobaczcie, tryb alternatywny, dedek na 5 km i mamy pięknego devasta. Szybko, sprawnie, bezboleśnie, gościu jest wysyłany do portu. Mamy tylko 94 tysiące i w tym momencie 4 fragi. Drużyna przeciwnika kurczy się dosyć mocno. Ja wam tu jeszcze w międzyczasie pokażę kapitami ulepszenia, z tym, że jest to samo, co mam na Minotaurze. Kapitan wygląda następująco, oczywiście jest tutaj Cunningham na pokładzie, żeby ten boost do jednego materiału eksploatacyjnego więcej przy zdobyciu dwóch fragów zdobywać i nie jest to jakiś wielki problem, jak widać na Edgarze, bo tych krakenów już mam chyba ze 3 na nim, a zagrałem na nim może 20 bitew, także no, przelicznik krakenowy jest dosyć wysoki. A tak wyglądają ulepszenia i pakiety sygnałów, jakie mam zamontowane na pokładzie, także też można to w ten sposób zrobić, z tym, że jest to zestaw taki bardziej randomowy i pod granie właśnie z dymem, a nie radar. Pod rankedy myślę, że mógłbym na przykład RPF sobie jeszcze wziąć, chociaż RPF nie jest tu jakiś bardzo konieczny, bo weźmy sobie pod uwagę to, że te działa się bardzo szybko kręcą, także nie ma jakiejś tam wielkiej trudności w tym, że przeciwnik się gdzieś pojawi w niespodziewanym miejscu. Szybko obracamy wieżę, tryb alternatywny i deska jest dosyć szybko pacyfikowana, także nie ma większych problemów z tym, żeby znaleźć przeciwnika. Do tego jeszcze mamy hydro, także połączenie wygląda całkiem przyzwoicie. Jeżeli lubicie Minotaura, a chcecie mieć coś jeszcze lepszego od Minotaura, to zdecydowanie warto ten okręt sobie sprawić. Ocena końcowa? 11 na 10? No, biorąc pod uwagę, że to jest tier 11, można by tak powiedzieć, ale nie przesadzajmy i dajmy mu pełną dychę. To, że pancerz nie istnieje, praktycznie rekompensowane jest przez naprawkę, która dużo tego hapsa nam przywraca, plus mamy jeszcze dym, w którym możemy sobie odpalić hydro, przez co nasza przeżywalność w bitwie będzie na pewno dużo lepsza. No z tym, że zdarzają się oczywiście bitwy, kiedy schodzimy od pierwszej salwy, która przyleci. Ale niestety to jest ryzyko gry na brytyjskich krążownikach. Ale Edgar jest na tyle wdzięcznym okrętem, że na pewno wam się odwdzięczy, jeżeli przetrwacie początek bitwy i będziecie się rozsądnie ustawiać, to na pewno będziecie zadowoleni z tego, co ten okręt jest w stanie z przeciwnika wycisnąć. I tu mamy
praktycznie ostatnie salwy w tej bitwie, bo jak padnie lotnia, to będzie to bitwy koniec, także zapraszam do dyskusji. Z mojej strony to będzie wszystko. Do usłyszenia i na razie.